najpewniej strzela! Jest! Kronika sportowa. Osiemdziesiąta siódma minuta spotkania. Polska-Holandia 0-2 i wciąż czekamy na jakąś lepszą akcję reprezentacji Polski. Może to właśnie jest ona. A zatem pod polem karnym na wysokości 16 rywali. Michał Skóraś czaruje skrzydłowy poznańskiego Lecha do Lewandowskiego przed pole karne. Lewandowski do Klicha. Klich musi odgrywać na prawą stronę. Bereszyński z Klichem. Teraz akcja dwóch brodaczy w reprezentacji Polski, ale wypychany z okolic pola karnego. Klich w stronę Bereszyńskiego, ale jest strata już przy piłce nasi rywale. Wciąż przegrywamy po bramkach Hakpo i Bergwijna. 14 minuta i 59 decydowały o losach tego spotkania, ale zobaczymy, czy jeszcze w końcówce uda nam się ten wynik troszkę zmienić. Polacy teraz znowu zgubili piłkę. Nie potrafili stworzyć akcji. Bartosz Bereszyński był w okolicach pola karnego. No, ta akcja to już historia. Remco Pasveer jest w polu karnym. Ustawia piłkę bramkarz reprezentacji Holandii, obok niego Nathan Ake. Czy do niego, czy jakieś dłuższe podanie. Znowu Holendrom jakoś teraz w końcówce spotkania, tak jak w końcówce pierwszej połowy, szybko grać się nie chce. Chcą ten wynik absolutnie utrzymać, jest korzystny. Nie było łatwo, ale zdecydowanie wykorzystali ten swój potencjał w dzisiejszym meczu. Jeżeli chodzi o ustawianie się, przyspieszanie, stwarzanie sytuacji, Polacy niestety za mało sytuacji w dzisiejszym meczu stwarzali. Patrzymy na wirtualną tabelę tej grupy A4 Ligi Narodów. Holendrzy mają już 13 punktów. Tylko raz stracili punkty oranie, remisując właśnie z reprezentacją Polski w Rotterdamie. Oni mają już 13 punktów, 10 punktów mają Belgowie, a zatem będą musieli przypieczętować to zwycięstwo w grupie A4 Holendrzy, by awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów, a my będziemy musieli w Cardiff przypieczętować utrzymanie się w elicie Ligi Narodów i by ostatecznie zepchnąć się na drugi poziom Walijczyków. Holendrzy atakują, trzeba im jak najszybciej odebrać piłkę, ale to się wciąż nie udaje. Jansen wypychany z pola karnego przez Bednarka, ale wciąż przy piłce. Do Blinda, Jansen, teraz do środka, tam jest Nathan Ake, zawodnik Manchesteru City, do przodu, ale to są wciąż podania reprezentantów Holandii. W końcu udało się piłkę przejąć. Krychowiak przed siebie, teraz Polacy w środku boiska, znalazł się tam Michał Skóraś, nie udało się przejąć piłki, przewrócił się teraz zawodnik reprezentacji Holandii. Trafiony też jakoś przypadkowo ucierpiał i będziemy mieli kolejną przerwę w tym spotkaniu, bo chyba troszkę potrwa to leżenie. Wydaje się, że naprawdę nieprzyjemne zagranie w środku boiska. Rzeczywiście tutaj staranowany Holender przez zawodnika naszej reprezentacji Mateusza Łęgowskiego. Leży, ale już podnosi się i możemy od rzutu wolnego dla reprezentacji Holandii rozpocząć. Napompowany adrenaliną młodziutki pomocnik Pogoni Szczecin, aż przemotywowany chyba patrząc na to, co przed chwilą zrobił z tym piłkarzem reprezentacji Holandii. Ake wybija piłkę jak najdalej, ale pressing przyniósł korzyść reprezentacji Polski. Podanie do Krychowiaka. Krychowiak przewracany, nie ma gwizdka sędziego, jednak wybrzmiał na narodowym i będzie rzut wolny dla Polaków. Klich przejmuje piłkę, ale to jest podanie niedokładne. Tracimy piłkę. 4 minuty dłużej potrwa to spotkanie. Tyle doliczył arbiter główny Alejandro Hernandez i 4 minuty nadziei, ale ta nadzieja okaże się płonna, gdyż no nie powinni już biało-czerwoni zaskakiwać dzisiaj Pasuera wielokrotnie, bo skoro mieli 90 minut ponad i tych minut nie wykorzystali, to czego możemy się spodziewać w tych ostatnich sekundach doliczonego czasu gry? Mateusz Łęgowski znowu próbował wyłuskać piłkę, przewrócił znowu zawodnika reprezentacji Holandii. Cody Hakpo wolno się podnosi, jeszcze jakieś skurcze tego niezwykle utalentowanego zawodnika. O tych fantastycznych statystykach, o których Filip mówiłeś w tym sezonie w swoim klubie. Już Holendrzy rozpoczęli. Prawa strona boiska. Zagranie do Virgila van Dijk'a. Van Dijk do bramkarza. Na prawą nogę wybita piłka. Czy uda się w końcu ją przejąć? Podszedł tam agresywniej Bereszyński, ale nie udało się też przejąć Krychowiakowi. Nathan Ake w posiadaniu piłki, Pasveer, prawa noga, piłka w koło środkowe, Verhorst przewracany teraz przez Kamila Glika i pokazuje Kamil Glik, co myśli o decyzji arbitra.
z Hiszpanii. Rzut wolny w każdym razie dla reprezentacji Holandii. Tylko raz w tym roku zdarzyło się, by reprezentacja Polski nie zdobyła bramki w jakimś meczu. Było to właśnie w Warszawie, właśnie na Narodowym 14 czerwca, gdy przegraliśmy 0-1 z Belgami. A przecież wcześniej w każdym spotkaniu praktycznie biało-czerwoni zdobywali bramki, nawet jeśli przegrywali, tak jak z Węgrami, ze Szwedami na Euro, czy ze Słowakami, a także z Hiszpanami na ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy. Zawsze kończyliśmy te mecze golem. Co prawda traciliśmy je nawet w meczach z San Marino, jak pamiętamy, ale przynajmniej coś w sieci rywali zatrzepotało. Dziś emocji pod bramką rywala Remco Paswera. Jak na lekarstwo, może jeszcze teraz, bo naciska Lewandowski, Paswer wybija piłkę z własnej szesnastki, bronią się Holendrzy, ale przejmują Polacy? Jednak nie, bo wciąż przy piłce nasi rywale. Verhorst, rozciągnięcie na lewą stronę boiska, ale nie spieszył się też Vincent Janssen, zagrał do Blinda, ten w środek, reprezentacja Holandii, tak jak w pierwszej połowie, nie forsuje tempa. Te niebieskie dziś tulipany, niepomarańczowe, w wolnym tempie tańczą na Stadionie Narodowym. No i jeszcze raz odzyskali piłkę, tyle że z faulem Holendrzy, którzy tutaj no, rzeczywiście byli zespołem lepszym, którzy zdecydowanie te sytuacje, które stworzyli, potrafili wykorzystać z zimną krwią i zamienić na bramki. A Polacy troszkę bez błysku, bez pomysłu. Może jeszcze w końcówce stworzymy chociaż jedną sytuację. Ostatnia minuta doliczonego czasu gry. Akcja debiutantów Łęgowskiego i Skurasia zakończyła się podaniem do doświadczonego Kamila Glika. Zatem jak można się spodziewać przy piłce obrońcy. Teraz dopiero piłkę przejął w środku boiska Mateusz Klich, ale poza dwoma kółeczkami i podaniem do Arkadiusza Milika pokazał niewiele. Milik do Krychowiaka, Krychowiak do Bednarka. No panowie, czy my prowadzimy, czy przegrywamy? Domagają się kibice lepszej, bardziej odważnej gry biało-czerwonych, bo bardzo zachowawcza postawa podopiecznych Czesława Michniewicza. Kiwior ma Skurasia, zdecydował się jednak na podanie do Łęgowskiego. Łęgowski do Krychowiaka. No i tak sobie klepią piłkarze reprezentacji Polski. Zupełnie bez pomysłu, bez ambicji, a co najgorsze, bezskutecznie. Kiwior, Skuraś, Łęgowski. Myślę, że niektórzy z Państwa mogą być zaskoczeni tymi nazwiskami, bo to jest ta nowa fala graczy, którzy wchodzą do reprezentacji i nie są to najpopularniejsze nazwiska, ale nie jeden z nich do tej kadry na dłużej na pewno zapuka. Koniec meczu. Polska-Holandia 0-2. Przegrywamy na Stadionie Narodowym. Gwizdy na tym obiekcie. No, szkoda też, że nie było takiego wsparcia przez 90 minut, bo łatwo jest gwizdać. Ale dziś no, brakowało ładnych akcji, po których można było też oklaskiwać naszych reprezentantów. To trzeba przyznać sobie szczerze. No, a powiedzmy sobie szczerze także, że to spotkanie rozpoczęło się naprawdę fatalnie. Holendrzy grali jak z dziećmi na Orliku. Radzili sobie doskonale, z olbrzymią łatwością przedostawali się pod bramkę Wojciecha Szczęsnego. I to zakończyło się dla nas tragicznie w 14 minucie spotkania, gdy Denzel Dumfries dośrodkował w pole karne, a tam był już Cody Hakpo, który skierował piłkę do bramki. Było 1-0 dla Holandii. W końcówce pierwszej połowy trochę przyspieszyliśmy. Było kilka sytuacji. Zaczęliśmy stwarzać groźne akcje. W drugiej połowie, kiedy pojawił się na boisku Arkadiusz Milik, nawet miał 100% sytuację. Nie strzelił jednak z 4 metrów, przenosząc piłkę nad poprzeczką. No ale wtedy przyszła 60. minuta. Bo Holendrzy swoje sytuacje też mieli i po kwadransie drugiej połowy spotkania Janssen podał w pole karne. Tam był Steven Bergwijn, który wykończył bardzo ładną, składną akcję reprezentacji Holandii i było 0-2. I wtedy wydawało się, że może jeszcze ruszą biało-czerwoni do ataku, że będą próbowali ten wynik odwrócić. Nic bardziej mylnego. Uśpili nasi rywale to spotkanie i wygrali 2-0. Jak sytuacja w tabeli? Sytuacja w tabeli jest taka, że mamy 3 punkty przewagi nad Walijczykami, bo Walia przegrała z Belgią 1-2 w Brukseli i w ostatnim meczu pod żadnym pozorem w Cardiff nie możemy przegrać, jeżeli chcemy zostać na najwyższym poziomie Ligi Narodów.
Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk, dziękuję za relację z całego spotkania i za to podsumowanie przegranego niestety meczu. Przegrywamy piąte spotkanie w historii Stadionu Narodowego. No, ciągle mamy dodatni bilans, bo 19-19 zwycięstw. W drugim meczu w polskiej grupie, tak jak mówił Tomek Kowalczyk, Belgia wygrała z Walią 2-1. W elicie Ligi Narodów zaplanowano dzisiaj dwa mecze w grupie A. Chorwacja pokonała Danię 2-1, a Francja wygrała z Austrią 2-0. Kronika sportowa. W niedzielę, przypomnę, Polacy zmierzą się na wyjeździe z Walijczykami o 20:45. Będziemy ten mecz oczywiście relacjonować. A w ramach globalnego tournée do Warszawy dotarł dziś Puchar Świata FIFA, trofeum, o które w listopadzie i grudniu będą rywalizować piłkarze w Mistrzostwach Świata w Katarze. Przypomnijmy, Polacy pierwszy mecz rozegrają dokładnie za 2 miesiące z Meksykiem. O tym wydarzeniu mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski. To jest takie jakby zbliżenie się do rzeczy, która jest nieosiągalna. Fakt, że oglądaliśmy ten puchar przez szklaną szybę, ale robi na pewno wrażenie. Na pewno jest tak, że jest wielka nadzieja, że polscy zawodnicy dostąpią tej możliwości i będą mogli ten puchar kiedyś dotknąć. Bardzo byśmy tego wszyscy chcieli. Dziś na wysokim poziomie grali piłkarze, niestety przegrali. Mieliśmy też wspaniale zapowiadający się mecz piłkarzy ręcznych. Łomża Kielce w Lidze Mistrzów rywalizowała z Barceloną. W stolicy Katalonii Kielczanie już wygrywali. Dziś chcieli to zrobić po raz drugi z rzędu. Nie udało się. Łomża Kielce przegrała z Barceloną 28-32. Oba zespoły spotkały się kilka miesięcy temu w finale Champions League. Wtedy też triumfowała Blaugrana. Na inaugurację trzeciej kolejki Ekstraklasy piłkarek ręcznych. Mecz drugi z trzecią drużyną poprzedniego sezonu. MKS Lublin wygrał z KPR-em Gminy Kobierzyce 28-22. W innym dzisiejszym meczu triumf mistrzyń Polski. Zagłębie Lublin pokonało Galiczankę Lwów 41-27. Skrzydłowa Zagłębia Adrianna Górna podkreśla, że po przerwie jej zespół zagrał dużo lepiej. Pierwsza połowa tylko 5 bramek przewagi. No ale fajnie, że w drugiej połowie już zagrałyśmy swoją mocną obronę, kontrataki, fajne akcje w ataku pozycyjnym. Bramka pomogła. No i wygrałyśmy bardzo wysoko, co cieszy, że 3 punkty zostają w Lublinie. Na czele tabeli dwie drużyny z kompletem punktów prowadzi Zagłębie przed MKS-em. W czeskich Racicach trwają Mistrzostwa Świata w wieślarstwie. Polakom nie wiedzie się tam najlepiej, choć dziś mieliśmy powody do radości. O szczegółach Krzysztof Kuzak. Z 5 osad, które dziś wystąpiły w półfinałach, do medalowego wyścigu zakwalifikowała się tylko jedna. Męska czwórka podwójna. Wicemistrzowie Europy z Monachium, Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański nie zawiedli pokładanych w nich oczekiwań. Dziś wygrali swój półfinałowy bieg. Faktycznie czuliśmy się pewni już przed startem. Mówi Mateusz Ziętarski. Mieliśmy taktykę, żeby od początku jechać z przodu, co nam się udało. Kontrolowaliśmy ten bieg od początku tak naprawdę do końca. Rumuni spokojnie początek zaczynali i dopiero później drugi tysiąc się rozpędzali. Teraz tą taktykę zmienili. Już na początku zaczynają mocniej. W środku gdzieś chcieli nas przejść. My na szczęście ten atak odparliśmy i jeszcze troszkę tam na ostatnich 500 metrów zwiększyliśmy naszą przewagę, ale też trzeba na ich na pewno uważać. No i jesteśmy zadowoleni z tej jazdy, bo była nawet, można powiedzieć, lepsza i bardziej się zgraliśmy. I jeszcze opinia dyrektora sportowego Polskiego Związku Towarzystw Wieślarskich Andrzeja Krzepińskiego. Ten bieg kontrolowali od początku do końca. Osada rumuńska, która tutaj bardzo dobrze się prezentuje i są też moim zdaniem faworytami do jednego z medali, spiechała tuż za nimi, ale panowie nasi kontrolowali całkowicie ten bieg. Ta różnica się utrzymywała na ostatniej 500, nawet bez specjalnego wzmocnienia jeszcze tą przewagę powiększyli. Są moim zdaniem pewnymi faworytami do jednego z medali. Mieli się bardzo gorąco na ten najcenniejszy. Polska osada miała najlepszy czas obu półfinałowych wyścigów, ale Ziętarski podkreśla. Nie można też patrzeć na to, jaki był czas w jednym półfinale i w drugim, bo różnie potrafiło zawiać plecy czasami z boku, także trzeba się na pewno nastawiać, że Brytyjczyk i Włoch będą też mocniej w tym finale i nie oddadzą łatwo początku. Wyścig medalowy w sobotę. Plany na jutro? Rano jakiś rozruch, ergometr bądź bieg. Po południu wyjdziemy na wodę, delikatny trening i tak naprawdę już tylko, żeby się przygotować do finałowej soboty. Z walki o medale odpadły kobiece czwórki, podwójna i bez sterniczki oraz męskie czwórka i dwójka bez sternika.
Jutro o finał walczyć będą Krzysztof Kasperek i Szymon Pośnik w dwójce podwójnej oraz skifista Piotr Płomiński. Na inaugurację szóstej kolejki hokejowej Ekstraligi Ciarko Sanok pewnie wygrało z Podhalem na wytarg 7-3. W tabeli prowadzi Energa Toruń. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału halowego turnieju ATP we francuskim Metz. Rozstawiony z dwójką polski tenisista wygrał z doświadczonym Austriakiem Dominikiem Thiemem 6-3-6-4. Po meczu wrocławianin docenił klasę rywala. Zawsze dobrze jest być zwycięstwem w turniej, także cieszę się, że mam okazję zagrać teraz ćwierćfinał. Dominik to zawsze niebezpieczny zawodnik, wraca po kontuzji, ale co tygodnia na tydzień tak naprawdę coraz lepiej gra i coraz ciężej gra się przeciwko niemu. Także tym bardziej się cieszę, że dobrze serwowałem i tak naprawdę solidnie zagrałem całe to spotkanie. I walczę dalej tutaj w mecz. Następnym rywalem Hurkacza będzie Francuz Arthur Hindepneche. Rozstawiona z numerem trzecim Magdalinet wygrała z francuską Kristiną Mladenowicz 4-6-7-6-6-2. I awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Seulu. Spotka się w nim z Brytyjką Emmą Raducanu. Jan Zieliński jest już w półfinale debla halowego tenisowego turnieju ATP we francuskim Metz. Polak i Monakijczyk Hugon Nys wygrali z rozstawionymi z czwórką Brazylijczykiem Rafaelem Matoszem i Hiszpanem Davidem Vegą Hernandezem 6-2-6-1. W niedzielę zakończyły się koszykarskie Mistrzostwa Europy, a już dziś pierwsze mecze ligowe rozegrali nasi koszykarze. To były dwa spotkania, w których triumfowały zespoły ze Słupska i z Warszawy. Razem ze mną w studiu Mateusz Ligęza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Koszykarze dostosowali się, ci ligowcy, do poziomu reprezentacji, która grała przecież bardzo dobrze w Eurobaskecie. Oj, ja myślę, że właśnie każdemu byłoby potrzebne takie serducho, jak naszym koszykarzom podczas tych Mistrzostw Europy, bo wtedy, kiedy jest ta wola walki, to są i wyniki, ale myślę, że też taki obrazek, kiedy debiutant przecież w Energa Basket Lidze, a więc Sokół Łańcuch, no chciał napsuć trochę krwi wicemistrzom Polski, a więc Legii Warszawa. Koniec końców porażka 72-83, ale fantastyczna pogoń w czwartej kwarcie. Wygrana ta partia aż 9 punktami. No i tak na 3 minuty przed końcem meczu mogło być gorąco, a nawet dyrektor reprezentacji Polski dostał parę minut, a więc Łukasz Koszarek, bo przypomnijmy, że to wciąż jeszcze czynny rozgrywający prosto praktycznie z walizek, z podróży, nie znający jeszcze wszystkich zagrywek, ale też miał swój krótki udział, 4 minuty na parkiecie, ale teraz w zespole stołecznej Legii i brylować będą zawodnicy z przeszłością w NBA, bo aż trzech takich graczy, Ray McCallum, David Marble i Travis Leslie, i ten ostatni właśnie wyróżnił się najbardziej, zdobył 19 punktów i widać było jednak różnicę poziomów tego doświadczenia i nic dziwnego, że to Legia była górą i powody do zadowolenia ma m.in. trener Legii Warszawa, Wojciech Kamiński. Było to pod kontrolą, natomiast o spokojnie nie można mówić. W sumie od początku graliśmy tak, jak chcieliśmy, natomiast każdy nasz błąd był wykorzystywany i to jest do poprawy. Mając plus 20, gdzieś te głowy czasami były za gorące, chcieliśmy za bardzo widowiskowo zagrać, też musimy ukrócić, bo to jest w szacunku nawet nie do rywali, ile do naszej pracy, bo to ciężko pracujemy, aby osiągnąć tą przewagę i później nie chcemy jej szybko stracić. Ja tak pomyślałem, bo Legia przed meczem zakomunikowała, że daną różnicą punktową, ona będzie oznaczać procent zniżki na bilety domowe w najbliższym meczu, a więc 11% zniżki otrzymają kibice, którzy będą chcieli kupić te bilety. I bardzo dobry pomysł. Właśnie, ale pomyślałem, że może dlatego ta szalona pogoń, bo zrobiło się niebezpiecznie, że te bilety będą bardzo tanie, ale tutaj uspokajają. Czyli jak Legia przegra, to wtedy będzie zwyżka. No, właśnie. To sprytne, ale to wtedy pewnie mniej kibiców by przyszło, chociaż ci, którzy kochają klub, to nawet jakby była zwyżka, to by się pojawili. Ale tak z uśmiechem, myślę też ze spokojem, tę porażkę przyjął trener gospodarzy, a więc Radosław Soja, no bo na takim poziomie jeszcze jego podopieczni przecież nie grali. Zagrali bardzo dobre spotkanie, trafiając 45% za 3 punkty. Też było dużo mankamentów w naszej obronie, jeżeli chodzi o te łatwe rzuty. Dużo było otwartych tych trójek. To nie umniejsza, bo ten sposób, w jaki graliśmy do samego końca, ta walka, przyniesie nam jeszcze sporo radości w tym wszystkim. W takim trudnym meczu mieliśmy tylko 11 strat i to też bardzo dobrze o nas świadczy. Mam nadzieję, że to się utrzyma i będzie tylko i wyłącznie lepiej. I w spotkaniu w Łańcucie myślę dwa obrazki do zapamiętania, między innymi debiut z polskim paszportem Jeffreya Grossela, więc do tej pory Amerykanina środkowego, którego państwo mogą kojarzyć z Zastalu Zielona Góra. Od tego sezonu jest już w Legii Warszawa i być może zadebiutuje w reprezentacji Polski, bo takie pomysły są. Drugim obrazkiem takim wartym uwagi jest to, że do
zdrowia wrócił Grzegorz Kulka, więc ocierający się już o reprezentację. Był u trenera Igora Miliścia, był w pierwszej piątce. I słóweczko tylko o drugim meczu, bo Czerni Słupsk wygrali u siebie z Arką Gdynia 66-64, a to był debiut na ławce trenerskiej ekipy z Gdyni, Krzysztofa Szubargi. To też był reprezentant rozgrywający naszej kadry. Bardzo przeżywał, bardzo żywiołowo, no bo debiut w roli pierwszego szkoleniowca, nie już jako asystenta, no ale Czerni Słupsk pokazali, że ten poprzedni sezon debiutancki, bo byli przecież Beniaminkiem, po kilku latach wrócili do Ekstraklasy, znów mogą się liczyć w walce o medale. To Mateusz, jeszcze wspominałeś o tych byłych graczach NBA, a my mieliśmy nadzieję, że graczem NBA będzie też po Eurobaskecie Mateusz Ponitka. Na razie się nie udało, ale z tego co wiem, to zmienia klub. On miał podpisany krótki kontrakt we Włoszech, okazuje się, że teraz może grać w Grecji. Tak, ja już wczoraj to zakomunikowałem, bo miałem przecieki z dobrego źródła, że rzeczywiście Mateusz Teraz już Ponitka, możemy potwierdzić. Możemy potwierdzić, bo to oficjalnie dołączy do Panathinaikosu Ateny, a więc powrót do drużyny euroligowej. Bardzo się cieszymy, bo Euroliga to najwyższe europejskie puchary w Europie. No i są cztery, już nie będę Państwu przypominał. Natomiast super, bo to znakomity zespół historyczny. Mateusz Ponitka dołącza do tego zespołu wykupiony ze włoskiej Reggiani, a zatem trzymamy kciuki za kapitana reprezentacji polskiej. Oby wszystko w porządku było i z Mateuszem, i z naszą reprezentacją, bo przypomnijmy, że w 2025 roku będziemy grali mistrzostwa przed naszą publicznością. W których halach to się jeszcze okaże? Dziękuję Ci serdecznie, Mateusz, za tę analizę koszykarskiej Ekstraklasy. A porażka mistrza Europy w Serbii z Kanadą 62-60 to jedna z niespodzianek mistrzostw świata koszykarek rozpoczętych w Sydney. Broniący tytułu zespół Stanów Zjednoczonych wygrał z Belgią 87-72. Niespełna 4 miesiące pozostają do rozpoczęcia mistrzostw świata piłkarzy ręcznych, które odbędą się w Polsce i Szwecji. Po trudnych kilku latach nasi szczypiorniści powoli wracają do szerokiej czołówki, a na ostatnich mistrzostwach Europy zajęli 12 miejsce. Legendarny bramkarz reprezentacji Polski, teraz wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Sławomir Szmal, wierzy, że biało-czerwonych stać na jeszcze lepsze wyniki. Jak dodaje, inspiracją może być kadra w innej dyscyplinie. Sport jest taką jedną wielką niewiadomą. Ostatnie wyniki chociażby koszykarzy, które zrobiły wielką sensację, osiągając 4. miejsce na mistrzostwach Europy. Jest to dla nich w ostatnich kilkudziesięciu latach olbrzymi sukces. Również bym sobie tego życzył. Ja raczej byłem zawsze osobą, która twardo stąpa po ziemi i trzeba stawiać sobie w tym momencie cele realne. Ja uważam, że trudne do osiągnięcia, ale jest to realne i tego chłopakom życzę, byłoby zajęcie miejsca w pierwszej ósemce, co dałoby im możliwość rywalizacji o Igrzyska Olimpijskie. Czekamy więc na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, które już wkrótce odbędą się w naszym kraju. A od piątku do niedzieli w gdańskich Górkach Zachodnich rozgrywane będą żeglarskie Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich. Weźmie w nich udział ponad 160 żeglarek i żeglarzy. Bazą regat będzie Narodowe Centrum Żeglarstwa AWF-IS Gdańsk. Przed zawodnikami 3 dni zmagań na wodach, które na przełomie lata i jesieni potrafią pokazać siłę żywiołu, morza i wiatru. Na starcie stanie wielu znakomitych polskich żeglarzy, wśród nich Piotr Myszka, który ma rywalizować w klasie IQ Foil. Będą to dla mnie w sumie pierwsze mistrzostwa Polski, w których będę brał udział w tej klasie, więc na pewno będzie to dobre doświadczenie. Będzie na pewno zaciekła walka o medale. Mam nadzieję, że będę miał szansę powalczyć tutaj o jak najlepsze miejsce, ale moim celem oczywiście tutaj to będzie kolejne zdobywanie tak jakby doświadczenia i szlifów regatowych w nowej klasie olimpijskiej, więc na to liczę. Mam nadzieję, że będzie dobre ściganie, chociaż na razie prognoza wiatrowa jest niezachęcająca, no ale bądźmy dobrej myśli, może jednak się wszystko dobrze, ładnie zmieni, będzie fajnie biało. A zatem żeglarze w klasach olimpijskich będą walczyć od piątku do niedzieli w Mistrzostwach Polski, natomiast siatkarki jutro w Arnhem w Holandii rozpoczynają rywalizację w Mistrzostwach Świata, zagrają z Chorwatkami. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Przypomnę, polscy piłkarze przegrali w Warszawie z Holendrami 0-2. W niedzielę biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Walijczykami. Rafał Bała, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.